Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej recenzji. Dzisiaj zajmiemy się najnowszym tabletem od Lenovo, Lenovo Yoga Tab 2 w wersji 10.1 cala. Jeśli chodzi o samo wykonanie tabletu, to trzeba przyznać, że Lenovo naprawdę postarało się w tych detalach, ponieważ cały tablet wykonany jest z aluminium i da się to naprawdę odczuć już po pierwszym dniu użytkowania. Jest to na pewno duży plus, jeśli chodzi o Lenovo Yoga Tab 2. Procesorem w tym tablecie jest Intel Quad-Core 1,86 GHz, wyświetlacz to 10.1 IPS, który ma rozdzielczość 1920x1200, pamięć to 2 GB, natomiast pojemność wbudowanej pamięci to 32 GB. Reszta to raczej standardowo Wi-Fi, Bluetooth 4.0 oraz Android 4.4 KitKat. Na co warto zwrócić się przy recenzji tego tabletu, to na pewno bateria. Bateria jest w tym tablecie naprawdę bardzo dobra i wytrzymuje ona, uwaga, 18 godzin czasu pracy, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jeżeli chodzi o kamerę, nie jest ona jakoś oszałamiająca, ale do rozmów wideo, rozmów telefonicznych czy chociażby przez Skype'a w zupełności ona wystarczy. Na pewno nie jest to tablet do robienia zdjęć. Jeżeli chodzi o funkcję podstawki, to tutaj jest naprawdę bardzo dobrze. Ta podstawka dopasowuje się praktycznie pod każdym kątem i to jest naprawdę bardzo fajna rzecz, którą można by dodać do innych tabletów. Tutaj Lenovo naprawdę wygrało, ponieważ ta podstawka jest rewelacyjna, a sam design, jeśli chodzi o oglądanie czegoś na tym tablecie, właśnie dzięki tej podstawce i baterii, która wytrzymuje 18 godzin, jest naprawdę bardzo fajne. Do tego dochodzą oczywiście przednie głośniki, które wydają z siebie bardzo fajny dźwięk. Jeżeli komuś brakowałoby w tym tablecie pamięci, to jest również wejście na kartę microSD, dzięki której tą pamięć możemy rozszerzyć chociaż 32 GB jak na tablet. Jest to naprawdę bardzo fajna pojemność. Prędkość działania tego tabletu nie pozostawia naprawdę tutaj jakichś uwag, które mógłbym gdzieś tutaj przedstawić. Wszystko działa naprawdę bardzo sprawnie. Jeżeli chodzi o samą nakładkę od Lenovo, to ja tutaj wgrałem sobie Google Now Launcher, ponieważ ta nakładka od Lenovo niezbyt mi się spodobała. Jest ona troszeczkę, krótko mówiąc, odpatrzona jakby z iOS-a. Zresztą możecie to teraz właśnie zobaczyć, mniej więcej jak wygląda tutaj menu, ustawienia i tak dalej. Natomiast muszę przyznać, że sam system działa naprawdę bardzo dobrze i tutaj nie mam się, krótko mówiąc, do czego przyczepić. Wszystko działa bardzo szybko, procesor jest wydajny, 2 GB RAM w zupełności wystarcza do przeglądania wszystkich rzeczy naraz, także tutaj akurat nie znajdziecie miejsca na żadne lagi czy tego typu rzeczy. Myślę, że tu Android coraz bardziej będzie tą stabilnością zbliżał się do iOS-a i naprawdę jest tutaj dobrze. Jeżeli chodzi o aplikacje, no to tutaj jest troszeczkę problem, jeśli chodzi o aplikacje na tablety z Androidem. Jest ich na pewno dużo mniej niż u konkurencji. Natomiast, no cóż, nie jest to już jakby wina producenta tego sprzętu, tylko tego, co możemy tak naprawdę znaleźć w tej chwili w Google Play Store. Myślę, że ten tablet otrzyma również Androida Lollipopa, ponieważ jest to naprawdę stosunkowo nowy produkt. Premiera miała miejsce bodajże 2 tygodnie temu, czy 2,5 tygodnia temu. Tak więc nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, aby Lenovo Yoga Tab 2 nie dostał aktualizacji do Androida Lollipop. Wyniki benchmarków są naprawdę bardzo zadowalające i w porównaniu do innych sprzętów jest to naprawdę bardzo dobry wynik. Sam tablet jest naprawdę bardzo fajnym produktem, jest on dostępny, myślę, w fajnej cenie. Zerknijcie tutaj sobie na opis pod tym filmem, tam znajdziecie m.in. ceny tego tabletu. Jak za 32 GB dostajemy naprawdę bardzo fajne urządzenie z genialną naprawdę podstawką. To jest to, czego brakuje mi w innych tabletach, to jest rewelacja, jeśli chodzi tutaj o tą podstawkę od Lenovo. I trzeba przyznać, że ten sprzęt jest naprawdę
bardzo fajny i bardzo dobry. Bateria wytrzymuje 18 godzin i to jest naprawdę bardzo ważny aspekt tego sprzętu. Ja już Wam dziękuję za recenzję. Jeżeli chcielibyście nabyć Lenovo Yoga Tab 2, to zapraszam do opisu filmu. Subskrybujcie kanał i do usłyszenia.